Czasami, gdy obliczasz na kalkulatorze bardzo duże liczby, wyświetla się duża litera e. Wbrew pozorom, nie oznacza ona błędu, czyli po angielsku error, ale jest symbolem notacji wykładniczej. E inaczej oznacza 10 podniesione do pewnej potęgi. Przypomnijmy sobie, jak wykonywaliśmy niektóre działania na potęgach o wykładnikach naturalnych. Na samym początku, mnożenie potęg o takich samych podstawach. Jak pamiętasz, ta liczba, w tym przypadku dwójka, jest podstawą potęgi. Natomiast te liczby są wykładnikami. Jak wykonać to mnożenie? Jeżeli mnożymy potęgi o takich samych podstawach, ale różnych wykładnikach, to wynikiem będzie potęga o takiej samej podstawie której wykładnik będzie sumą tych dwóch wykładników, czyli otrzymujemy 2 do potęgi 3 plus 2, co nam oczywiście daje 2 do potęgi 5. A ile to wynosi? 2 do 5 to oczywiście 32. Sprawdzimy teraz, czy podobnie jest w przypadku potęg o wykładnikach ujemnych. Mamy obliczyć wartość wyrażenia 2 do minus 3 razy 2 do minus 2. Zauważ, że mnożymy dwie potęgi o takich samych podstawach ale o różnych wykładnikach. Na razie policzymy wartość tego wyrażenia wprost krok po kroku korzystając z definicji potęgi o wykładniku ujemnym. Jeżeli jej nie pamiętasz albo jej nie znasz zachęcam Cię najpierw do zobaczenia odpowiedniego filmu. Jak inaczej zapisać 2 do potęgi minus trzeciej? Zgodnie z definicją 2 do potęgi minus trzeciej to inaczej 1 przez 2 do potęgi trzeciej. Mnożymy tę liczbę przez 2 do potęgi minus drugiej czyli przez 1 przez 2 do potęgi drugiej. 2 do potęgi trzeciej to 8, czyli 1 przez 2 do potęgi trzeciej to 1 ósma. 2 do kwadratu to 4, czyli mnożymy dalej przez 1 czwartą. 1 ósma razy 1 czwarta to oczywiście 1 32. No dobrze, wyznaczyliśmy wartość tego wyrażenia. Zauważ pewną ciekawą rzecz. 32 to inaczej 2 do potęgi piątej. Czyli 1,32 to inaczej 1 przez 2 do potęgi 5. A jak możemy zapisać tę liczbę z wykorzystaniem potęgi o wykładniku ujemnym? 1 przez 2 do 5 to to samo co 2 do potęgi minus 5. Zauważ, że gdybyśmy postąpili tak samo jak z potęgami o wykładniku dodatnim, czyli po prostu dodali wykładniki, to uzyskalibyśmy taki sam wynik, czyli 2 do minus 5. Okazuje się, że wszystkie prawa działań dla potęg o wykładniku naturalnym są również prawdziwe dla potęg o wykładniku ujemnym. Należy tutaj jedynie pamiętać o odpowiednim dodawaniu bądź odejmowaniu liczb ujemnych. Zaraz to przećwiczymy. Przypomnijmy teraz znane Ci prawa działań na potęgach. Mnożenie potęg o takich samych podstawach omawialiśmy przed chwilą. Wystarczy jedynie dodać wykładniki. W przypadku dzielenia potęg o takich samych podstawach należy odjąć od siebie wykładniki. Przy podniesieniu potęgi do jakiejś potęgi należy pomnożyć wykładnik przez daną potęgę, do której podnosimy liczbę. Możemy też mieć przypadek, kiedy mamy różne podstawy, ale takie same wykładniki. Wtedy odpowiednio albo mnożymy podstawy, kiedy mnożymy potęgi, albo je dzielimy, kiedy dzielimy potęgi. Mamy tutaj przykład analogiczny do poprzedniego. Zatrzymaj film i spróbuj go rozwiązać samodzielnie. Następnie włącz film ponownie i porównaj swoją odpowiedź z moją. Mnożymy dwie potęgi o takich samych podstawach, ale różnych wykładnikach. Rozwiązaniem będzie potęga o takiej samej podstawie, w tym przypadku 5, której wykładnik jest sumą tych dwóch wykładników. Pamiętaj, że jeden wykładnik jest ujemny. Czyli musimy dodać liczbę ujemną. To inaczej 5 do potęgi 5 minus 3, czyli 5 do potęgi drugiej, czyli 25. Świetnie! W kolejnym przykładzie dzielimy potęgi o takich samych podstawach. Również spróbuj to działanie wykonać samodzielnie. W tym przypadku musimy odjąć wykładniki, czyli otrzymujemy 7 do potęgi minus 2, ale minus minus 3. To bardzo ważne, abyś tutaj się nie pomylił. To inaczej 7 do potęgi minus 2 dodać 3. Minus i minus daje plus. Otrzymujemy ostatecznie 7 do potęgi pierwszej, czyli 7. Super. A teraz, korzystając podobnie ze ściągawki, spróbuj policzyć wartość tego wyrażenia. To inaczej 2 do potęgi 2 razy minus 3. A 2 razy minus 3 to minus 6. Ile to 2 do potęgi minus 6? To oczywiście 1 przez 2 do 6. No dobrze, a 2 do potęgi 6 to 64. Otrzymujemy, że wartość tego wyrażenia to 1,64. OK, a ile to będzie 2 do minus 2 razy 3 do minus 2? Zauważ, że teraz mamy różne podstawy, ale te same wykładniki. Musimy w takim razie wymnożyć te dwie podstawy. I podniesie się do takiej samej potęgi, do jakiej każda z nich była podniesiona na początku, czyli do minus drugiej. 2 razy 3 to oczywiście 6. Otrzymujemy 6 do minus drugiej, czyli 1 przez 6 do kwadratu, czyli 1 36. Spróbuj teraz analogicznie policzyć, ile to jest 10 do minus czwartej, podzielić przez 5 do minus czwartej. Musimy podzielić podstawy. 10 przez 5 do potęgi minus czwartej. Czyli 2 do minus 4, czyli 1 przez 2 do 4, czyli 1 16. A teraz spróbujmy wyznaczyć wartość nieco bardziej zaawansowanego wyrażenia. Zauważ, że wszystkie potęgi mają taką samą podstawę trójkę. Po pierwsze 3 w liczniku zapiszę jako 3 do potęgi pierwszej. Od czego zaczniemy? Z kolejności wykonywania działań wynika. Że od tego, co jest w nawiasach. W mianowniku, w nawiasie, mamy mnożenie. 3 do 2 razy 3 do 4 to 3 do 6. Dodaję po prostu wykładniki. Wykonuję kolejne działania. Teraz w liczniku, w nawiasie. Wystarczy odjąć wykładniki, ponieważ mamy dzielenie, czyli 3 do potęgi minus 2 minus 1, czyli 3 do minus 3. W mianowniku również mamy dzielenie, czyli też trzeba odjąć wykładniki. 4 minus 6 to minus 2. 3 do minus 2. Co teraz? Teraz pierwszeństwo ma potęgowanie. 3 do potęgi minus 3 do potęgi minus 1 to to samo co 3 do 3. Mnożymy po prostu minus 3 przez minus 1. Wygląda już trochę lepiej. Spróbuj samodzielnie dokończyć rachunki. W liczniku mamy mnożenie, czyli sumujemy wykładniki. Minus 6 dodać 3 to minus 3. Teraz dzielimy. Pamiętaj, że w dzieleniu mamy wykładniki ujemne, czyli mamy minus 3 minus minus 2, czyli minus 3 plus 2, czyli 3 do potęgi minus pierwszej, czyli 1 trzecia. To teraz może kolejny przykład. 36 do minus 5 razy 6 do 9. Trudna sprawa. Zauważ, że ani nie mamy takich samych wykładników, ani takich samych podstaw. Ale zobacz, 36 i 6 mają coś ze sobą wspólnego. 36 to przecież 6 do kwadratu, czyli możemy to wyrażenie zapisać w takiej postaci. Powinieneś już je samodzielnie rozwiązać. Spróbuj to zrobić. 6 do kwadratu do minus 5 to inaczej 6 do minus 10. Gdy pomnożymy jeszcze przez 6 do 9, otrzymamy 6 do minus 1, czyli 1,6. Jak widzisz, nie zawsze mamy podane wszystko na tacy i trzeba trochę kombinować. To zróbmy jeszcze jeden przykład. 5 do 8. Raz 1 szesnasta do minus drugiej. 1 szesnasta do minus drugiej to inaczej 16 do kwadratu. I znowu, nie mamy ani takich samych podstaw, ani takich samych wykładników. Ale zobacz. 16 to inaczej 2 do potęgi czwartej. Czyli to wyrażenie możemy zapisać w takiej postaci. Jesteś już w stanie policzyć to samodzielnie. 2 do 4 do kwadratu to inaczej 2 do potęgi 8. 5 do 8 razy 2 do 8 to inaczej 5 razy 2 podniesione razem do potęgi 8. Czyli 10 do 8, czyli 1 i 8 zer. Albo inaczej mówiąc, 100 milionów. Dla potęg o wykładniku całkowitym obowiązują te same reguły wykonywania działań. Co dla potęg o wykładniku naturalnym. Trzeba dodatkowo pamiętać o regułach wykonywania działań na liczbach ujemnych. Zobaczyłeś właśnie kolejny film z playlisty o notacji wykładniczej. Zachęcam cię do zobaczenia innych filmów z tej playlisty, a także do zasubskrybowania naszego kanału na YouTubie. Pistacja Matematyka.